Dzień dobry. Oto co dziś m.in. w wiadomościach z regionu Myślenice ITV. Stan powietrza w województwie małopolskim tematem debaty w Myślenicach. Radni zdecydowali o likwidacji Muzeum Regionalnego. Ekopiknik na myślenickim rynku. Strażacy specjalistami od ratownictwa medycznego. Bartosz Cwynar, zaczynamy. Stan powietrza w Małopolsce i możliwości poprawy jego jakości to tematy debaty zorganizowanej wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz redakcję Gazety Krakowskiej. Dyskusja z udziałem samorządowców i ekspertów miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach. Jest zakaz palenia węglem w samym Krakowie, no i w tej chwili konsultowana również uchwała w ramach programu ochrony powietrza, nowy program ochrony powietrza, który będzie przyjęty możliwie jak najwcześniej, chciałbym to, aby był styczeń, luty na sejmiku. W związku z tym ten program, to już nie jest tajemnicą, ponieważ wyszliśmy naprzeciw z tym programem do pełnej konsultacji społecznej, nie zakaz opalania węglem, ale ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie pieców piątej generacji, piątej klasy, czyli przez spalanie węgla w dobrych, korzystnych warunkach, przez to ograniczamy niską emisję do 70%. W dyskusji omawiane były dwa programy. Jeden dotyczył dopłat do wymiany pieców na ekologiczne, drugi nisko oprocentowanych pożyczek na termomodernizację domów. Do pierwszego z nich zgłosiła się również gmina Myślenice. Gmina tam zgłosiła się z wnioskami w liczbie 400. Wiemy z ilości wniosków złożonych i z alokacji środków, że 400 nie dostaniemy z tego, co widzimy. Chociaż przeszliśmy już ocenę formalną i jesteśmy w tym projekcie. Być może może być na granicach gdzieś 350. To się ostatecznie okaże bodajże pod koniec tego roku, kiedy będzie już decyzja po subregionie i po zarządzie województwa małopolskiego. Dzisiaj mówiliśmy o możliwościach, że taki program istnieje. Dzisiaj była promocja tego projektu. Dzisiaj była zachęta do tego, żeby czuwać aktywnie, kto jest zainteresowany, żeby składał wnioski. Myślenickie Muzeum Regionalne przestanie istnieć. Decyzję o tym podjęli miejscy radni. Od sierpnia przyszłego roku zastąpi je Muzeum Niepodległości, które będzie na początku mieściło się w Domu Greckim. W listopadzie 2018 roku zostanie natomiast przeniesione do nowej siedziby. Początek października to jak co roku znak dla mieszkańców gminy Myślenice, że mogą przynieść na rynek zbierane miesiącami odpady, aby w zamian otrzymać sadzonki. Przyniosłam zakrętki i przyniosłam puszki aluminiowe. To nie pierwszy Pani udział w tego typu akcji na myślenickim rynku? Jest to czwarty udział. Dlaczego zbieraliście przez cały rok? No bo wiedzieliśmy, że taka akcja będzie trwała i warto oddać. A nie to dzieciom do szkoły po prostu oddać, żeby komuś pomóc. W domu serwujemy wszyscy, staramy się dbać o to. Cała rodzina celebruje. Tegoroczny ekopiknik w sobotnie przedpołudnie zgromadził setki osób, które pomimo długiej kolejki cierpliwie czekały na przyjęcie ich zbiorów. No ja muszę powiedzieć, że ja dziś była w takim szoku, przyjeżdżą tutaj w 8:30. Patrzą, mają ludzie w takiej strasznej kolejce stoją, ja się zastanawiam, o co to chodzi, za co oni tu stoją. Się okazało, że oni o 5 rano, podobno nie wiem, co mi głupio nie naopowiadali. Stali tu już o 5 rano z tymi śmieciami, słuchajcie, ale nie to ze z jednym workiem. Czasami to jest z 5, 10 workami stali, ludzie chyba tirami musieli ich przywozić, słuchajcie. Ja jest w szoku i ja ich podziwiam i mam nadzieję, że rok rośnie tam, będą tutaj przychodzić z takimi właśnie workami. Czy ten piknik przechodzi już powoli do takich najlepszych imprez w gminie Myślenice? Na pewno przechodzi już do imprez stałych, które są wpisane w kalendarz. Szykujemy się zawsze z nim na początek i pierwszy weekend października. Tak jak otwierając mówiłem, że dotychczas zawsze mieliśmy to finansowane ze środków Unii Europejskiej jeszcze i traktowaliśmy to też jako wymóg, że musimy na ten temat mówić i finansowaliśmy pieniędzy właśnie Unii Europejskiej. Dzisiaj finansujemy to sami, plus spółka ZUO, plus spółka MZWiK. Jest także z nami w tym roku po raz pierwszy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, więc postawiliśmy na to, że możemy to robić corocznie. Na ekologii tego dnia skorzystali nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci, które brały udział w licznych konkursach oraz dowoli korzystały z innych darmowych atrakcji. Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach 4 października wypełniła się po brzegi.
sprawili to słuchacze Myślenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zainaugurowali szósty rok akademicki swej uczelni. Ten kolejny rok to jest już szósty rok naszej działalności. Mamy bardzo bogatą ofertę zajęć obowiązkowych, wykładów, a oprócz tego zajęć fakultatywnych, to jest bridge, yoga, języki francuski, angielski, niemiecki, koło artystyczne, nordic walking, no i okaże się, petanka, no okaże się jeszcze, jakie zainteresowania nowe wniosą nowi członkowie. Zapisy w ogóle się cieszą bardzo dużą frekwencją. W tym momencie już mamy prawie 30 osób, które się zapisały i dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy przyjmujemy nowych członków. Od dzisiaj już nie będziemy przyjmować, dopiero na następny rok we wrześniu. Działalność UTW w Myślenicach najlepiej obrazuje przytoczone podczas inauguracji hasło: niech biegnie czas, ale obok nas. 10 drużyn strażackich z całego powiatu wzięło udział w manewrach ratownictwa medycznego, jakie odbyły się 2 października w Kwapince. Uczestnicy mieli do wykonania 4 specjalnie przygotowane zadania. Mężczyzna podczas wykonywania prac budowlanych na wysokości około 5 metrów upadł. Tyle wiecie ze zdarzenia. Teren jest bardzo odległy, trudno dostępny. Zadania są w większości sytuacje urazowe, bo z takimi sytuacjami straż pożarna ma do czynienia. Natomiast zdarzają się przy okazji jakichś wypadków, sprawy internistyczne, jakieś choroby, jakieś dolegliwości z tym związane. I zadaniem też zespołów startujących jest wypytać, czy ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, zażywa jakieś lekarstwa. I jest wykonana tabela, co należy wykonać zgodnie z procedurami, z wytycznymi do organizacji ratownictwa medycznego. Takie procedury są opracowane, obowiązują w całej Polsce wszystkich strażaków ochotników, jak i strażaków zawodowych. I na podstawie tych wytycznych oceniane są czynności i punkty przydzielane odpowiednio. Najlepiej z wykonaniem zadań ratowniczych poradzili sobie druhowie z OSP Tenczyn. Specjalnie jakoś przygotowywaliście się do tych dzisiejszych zawodów i spodziewaliście się właśnie takich scenariuszy poszczególnych scenek? To znaczy w ostatnim czasie mieliśmy wiadomość, że dostaniemy AED na jednostkę i tak zaczęliśmy ćwiczyć coraz więcej. W tej chwili już mamy AED, coraz więcej ćwiczeń, no i efekty są. Co Wam daje udział w takich zawodach jak dzisiejsze? Rozwijanie się, więcej, nowe zdarzenia, ćwiczenia, doświadczenie. W Polsce obchodzimy Dzień Mamy, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, ale także Dzień Seniora. A seniorzy z gminy Myślenice są wyjątkowo aktywni. W piątkowy poranek z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych spotkali się oni w Urzędzie Miasta z dziennikarzami oraz z burmistrzem Myślenic Maciejem Ostrowskim. W naszej gminie jest już prawie 20% osób właśnie w wieku emerytalnym. To są takie statystyki ogólnokrajowe, że minimum... Pobiłem rekord Guinnessa w tym roku tutaj w gminie. To są lotariuszem najstarszym. Tak. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który w Myślenicach jest prężnie działającą jednostką. Znaczy, my to właściwie dla siebie robimy. Dlatego myśmy zrobili grant, który zaprocentował, którego tytuł jest Ruch Intelekt 200 z domu. Właśnie. I to jest dobre, bo tutaj będą trzeba powiedzieć, że Państwo składają nas problemy. Nie tylko do gminy, tylko w ogóle do marszałka, czy do ministerstwa i tak dalej. Członkowie UTW podkreślili również, że ich obecna wolontaryjna praca to szansa na wyjście z domu i dania czegoś od siebie innym. Przecież nasza działalność to jest największy ruch obywatelski, który działa, że tak powiem, no, pro publico bono, od początku do końca. My działamy bez finansowego jakiegoś regulowania. Tak, dokładnie. 30 września przed południe w Urzędzie Miasta i Gminy spędził również myślenicki Dixie Band. Okazją do tego był niedawny sukces zespołu, 3 miejsce na festiwalu muzycznym w Gliwicach. Pasja i miłość do tańca to wspólne cechy wszystkich członków Studia Tańca R, które w niedzielę 2 października obchodziło 5. rocznicę powstania. Podczas jubileuszowej gali w Sułkowickim Ośrodku Kultury tancerze pokazali, że świetnie się czują w różnych tanecznych stylach i przez te 5 lat wiele się nauczyli. Za
za nami wspaniały jubileusz Studia Tańca R, ale jakie było to 5 lat? Czy zawsze było tak wspaniale i kolorowo jak dzisiaj? Zawsze było wspaniale i kolorowo jak dzisiaj, ale często też było pod górkę, bo różnie w życiu bywa. Niemniej jednak siła, jaką dają nam nasi tancerze, pomogła nam to przetrwać. Na scenie powiedziałaś, że zakładając to studio, nie do końca wszyscy wierzyli, że będzie to dobre i że się to sprawdzi. Co byś dzisiaj powiedziała tym niedowiarkom? Sami zobaczcie. Przeżyłaś dzisiaj chwilę wzruszenia? Niejednokrotnie. Jakie dalsze plany dla Studia Tańca R? Dalszy rozwój, kolejny spektakl i pewnie coś się urodzi niebawem. Nowe boisko wielofunkcyjne otwarto 5 października w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Cieszę się, że taka inwestycja, która się nam należała i jest, możecie z tego skorzystać. My bodajże od 3-4 lat rozpoczęliśmy inwestycję w boiska sportowe przy szkołach. Jesteście ostatnią szkołą, nie mówię o Lublinie, bo tam nie ma gdzie zbudować boiska. Boisko łączy 4 podstawowe funkcje. Użytkowane będzie jako boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz tenisa. Koszt inwestycji to prawie 430 tysięcy złotych. Drużyna UKS Zarabie 1 października rozegrała we własnej hali mecz w ramach 3. Ligi Tenisa Stołowego z zespołem LUKS z Krzyszów. Po emocjonującym pełnym zwrotów akcji meczu UKS pokonał LUKS 8-6. Był to drugi zwycięski mecz UKS-u w nowym sezonie. 4 zawodników sekcji zapaśniczej KS Dalin Myślenice, Krzysztof Szpakiewicz, Jakub Miska, Dominik Krawczyk i Mikołaj Krawczyk zostało powołanych do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy w sumo, jakie odbędą się w połowie października w niemieckim Brandenburgu. Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy naszych zapaśników. Walki na szable, szpady i rapiery w pięknych staropolskich strojach to wszystko będzie można zobaczyć już w sobotę 8 października w Domu Kultury w Głogoczowie. Odbędzie się tam pierwszy przegląd walk scenicznych. Początek imprezy o 16:00. 3 godziny później, czyli o 19:00, coś dla kibiców o zdecydowanie mocnych nerwach. W hali na Zarabiu rozpocznie się 3. gala MMA Maximus Warriors. Po tych sportowych sobotnich emocjach warto będzie w niedzielę nieco ochłonąć i odwiedzić myślenicki rynek, gdzie odblaskowy piknik z atrakcjami dla całych rodzin przygotował zespół placówek oświatowych w Głogoczowie. Oby tylko pogoda dopisała. Start odblaskowej imprezy o 11:00. Odblaskowy piknik i nie tylko będzie tematem mojej sobotniej rozmowy z dyrektorem zespołu placówek oświatowych w Głogoczowie Krzysztofem Kanią w ramach cyklu Gość Myślenicy ITV. Wśród zagadnień znajdzie się również kwestia bezpieczeństwa na Zakopiance oraz wiele innych ciekawych spraw. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.